170 komentarzy z pomysłami na to, czym mam zagrać po Bizancjum. No nie powiem, nie spodziewałem się, że aż tyle tego będzie. Jest tutaj parę pomysłów, które sam miałem, ale też pojawiło się parę, na których pomysłu nie miałem, a teraz mi się spodobały, więc możliwe, że jeszcze spodziewajcie się za jakiś czas ankiety, w której zdecydujecie, co będzie po Bizancjum, więc śledźcie mój kanał uważnie. My natomiast właśnie tutaj toczymy sobie walki dzisiaj z Węgrami oraz Austrią. Nie ma to jak spierdol zdrajcy. No trudno, ale mamy Hiszpanię po naszej stronie, Urbino, Neapol. Powinno być dobrze, zwłaszcza jeżeli uda mi się jakoś włączyć za chwilę tutaj Austrię. Sam wycofałem się z walki, którą mogłem wygrać, ale wycofujemy się na terytoria polskie, z których uderzymy zaraz na Wiedeń. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki dla Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. I znowu teraz muszę przeklikiwać wszystkie te moje tutaj fortece, żeby jak najdłużej były zdobywane, bo inaczej ja to przegram tą wojnę. O, to jeszcze to miałem. A no w sumie przecież wprowadzałem tą instytucję jeszcze niedawno. Wszędzie local defensiveness. Moją flotę odmodbolujmy i na wszelki wypadek przebazujmy na drugą stronę cieśniny. Bo tutaj jest, widzę, jakąś flotę węgierską, a nuż nasza będzie jeszcze w stanie coś pokonać. Naprawdę lubię takie eventy, zwłaszcza jak mam niezbyt dobrego następcę. Myślę, że damy mu w takim razie w dyplomatyczne. Udało mi się jakoś bardzo szybko tutaj Wiedeń zdobyć. Nie zmienia to faktu, że na przykład Konstantynopol też mi już padł. I teraz zajmuję się tutaj zajmowaniem jak 5-1-3, jak miał być 5-2-3. Przyjeżdżałem dyplomatę. To co to? Po co był ten event w ogóle? Następca też musimy się go pozbyć, ale to może po tej wojnie, żeby tutaj nie ryzykować. Austrio, ty mi jeszcze nie wyjdziesz z tej wojny, ale niedługo to zrobisz. Dobra, jednak postanowiłem zabić wcześniej tego Eira, nie zauważyłem, że miałem prawie 100% prestiżu. I tak teraz podczas bitew będę go nabijał tutaj srogo dość. Jak widzicie, większość Austrii zdobyta, jego wojsko gdzieś tutaj łażą i zajmują moje prowincje. Och, dobra. Też widzę, że tutaj musimy wesprzeć Hiszpanów podczas bitew. Od Austrii biorę już War Operation oraz pieniądze. No w zasadzie nic więcej nie mógłbym, bo nie jest to jednak główny uczestnik tej wojny. A my się bierzemy w takim razie tutaj już za Węgry, które zostały same teraz. O, nawet nie widziałem, że mieliśmy bitwę tutaj z Węgrami, gdzie zatopiłem im okręty. Chociaż sam też poniosłem całkiem niezłe straty. Strasznie powolny mam refil mojego wojska, naprawdę mega wolne. Nie jestem w stanie w ogóle tutaj uzupełnić oddziałów. Cały czas walczę na tych moich tutaj, no widzicie, 8000 plus dołączeni najemnicy. I armia jest mi w stanie się w ogóle uzupełnić, nie wiem o co chodzi. Piękny stack wipe. Znaczy stack wipe, wygrana! Ale raczej już druga nie będzie taka, mamy zbyt zmęczone oddziały. No dobra, niech sobie chodzą w kółko, mi to nie przeszkadza, że głupieje bot. Boże, ta wojna to jest jakaś masakra, naprawdę, ja nie wiem. Jak to się dzieje? Zobaczcie, tu ma 80 tysięcy, tu gdzieś 20, Neapol mi już wyszedł z tej wojny, no tu niby oblegamy Peszt i tak dalej, no ale ja pierniczę, co to ma być? Że co? Przed chwilą się mieli na sojuszniku, a teraz Neapol ze mną zerwał sojusz, bo jestem sojusznikiem ich byłego sojusznika Hiszpanii. No ja pierniczę. Ta gra mnie nienawidzi. Ten poziom trudności jest jakiś masakryczny. Wreszcie, gincie wywalone Węgry, zdrajcy i w ogóle. Nie wiem tylko, gdzie oni się tutaj wycofują. Nie mam żadnego pojęcia. Odbiłem już trochę moich terytoriów, ale większość tutaj walk to niestety nadal zwykłe siege'owanie. O, chociaż teraz troszeczkę to inaczej przebiega. Hiszpania wyszła z tej wojny, to zostałem niestety sam. No to teraz musimy bitwę wygrywać, niszczyć ich wojsko. Stoimy już na stolicy. Mam nadzieję, że ją szybciej zdobędę niż oni ten fort. Ja więcej od Węgier nie wezmę w tej wojnie. To jest po prostu żal. Ja muszę szukać jakichś innych sojuszników, bo to co miałem tutaj to... Nie, no sam Węgier nas porobił. No, przyszedł, wziął swoją armię, wygrał wszystko. Ja jestem teraz tak zadłużony, że nawet kurde... Bankrut zaraz pójdzie, 6000 golda. Spodziewam się, że wtedy mi wejdzie na plecy ktoś inny. Chociaż najpierw spróbuję złapać tutaj jeszcze jakieś sojuszniki. Sojusznik, opinią o... Minus 80? Czekajcie, jest już Council of Trent? Że dostał takie modyfikatory?
jednego dyplomatę dajemy, żeby zawsze poprawiał relacje jednak z naszymi tutaj sojusznikami. Zawsze. Biorę Brandenburgię na mojego sojusznika, naprawdę. Tak. Ja już nie łapę takich po prostu nawet sojuszy. Bardzo chciałbym mieć Polskę na sojuszniku, bo jest dość mocna. Ale niestety nie przepada za mną. Opinion of Heretic News 80. Ale nie ma Council of Trent, nic takiego. Więc jeszcze nie powinni mieć takiej negatywnej opinii na mój temat. Na naszego rywala to ja biorę Węgry, to jest radzieckie badziewia. Możliwe, że tutaj mi się uda na przykład wziąć sojusz z Polską. Poprawmy z nią relacje, zobaczymy. A nuż się uda. Udało mi się powrócić do sojuszu z Neapolem, ale naprawdę teraz nie mam żadnego pojęcia, ile te sojusze są warte. Bo mam wrażenie, że cokolwiek zrobię, to zaraz zostaną ze mną zerwane, tak realnie. O, i burdel w Hre się robi. Ja na przykład teraz wiem, że mogę spokojnie dołączyć do katolickiego Hre, bo tutaj jest zarówno Hiszpania... A, tylko Hiszpania. Czekajcie, to ja może zaraz sojusze potracę. A tak naprawdę ja z tego badziewia wyjdę za 3 lata, jak tylko będę mógł... A co ja tu widzę? Polska ma wojnę z Węgrami. No to tak. Chyba wejdę im na tyły. Wreszcie skończyłem idee ilościowe, co zwiększyło nam teraz Good Produce Modifier o kolejne 20%, jak i nasz income też całkiem nieźle zwiększyło. Jedna kopalnia złota i 10 income'u. As announced, yay, już skończyły Węgry z Polską wojnę? Fuck, a ja liczę, że im wejdę na plecy, no trudno. Ale i tak wziął jakiś sojusz tutaj z Brandenburgią. No nic. No mimo pożyczek jakiś tam income udaje mi się wypracować. Przecież mamy jeszcze 10 golda, wydajemy co chwilę na pożyczki. Zostało mi do spłaty 3000. Nie jest to jakoś taka pozytywna dla nas rzecz. Jak widzicie, mamy też sporo punktów skapowanych. I też będę starał się teraz skapować, żeby w momencie, kiedy będę mógł przeprowadzić instytucję, żeby mieć te punkty na maksie. Ja nie mogę, no serio. Który raz już mam ten event, że mi ginie dowódca? Tutaj chyba jakaś wojna była, bo tak nagle był Kadir się pojawił. Myślę, że to jest fajny sposób, żeby... Znaczy fajny moment, żeby tutaj coś podbić za darmo. Zawsze trochę łatwego terytorium do zdobycia. I mamy wojnę religijną w Hre, wreszcie. Co pozwoli mi pewnie niedługo się wbić tutaj w Węgry, no chyba, że tamto stronnictwo będzie wygrywało. Niestety Węgry znowu mają jakieś porąbane sojusze. I co ciekawe, tutaj odpowie Neapol, do mnie nie odpowie. Ktoś to zrozumie? A, i jeszcze jakby co, to mam na myśli, że w wojnie defensywnej by mi nie odpowiedział, a nie w to, że jak kogoś atakuje i stanie po mojej stronie czy coś. No, dość ładna ta wojna się dzieje. Co prawda większość moich sojuszników stoi po stronie Austrii w tym konflikcie. No ale trudno, w sumie mogłem stanąć na samym początku, chociaż nie, bo Hiszpanię bym stracił, a Hiszpania jest wartościowym jednak sojusznikiem. Ale tak, poczekamy chwilę, niech się tutaj pobiją. Wojna religijna zazwyczaj jest długą wojną. Ja wbiję się w te Węgry, zobaczycie, ja się tak w nie wbiję, albo w Bośni najpierw jeszcze, bo tutaj też dużo, dużo tych krajów jest. Ale powiem wam, że ilość, jak ta gra kiepsko chodzi, to jest po prostu masakra obecnie na Veryhardzie. Nawet podczas wojen religijnych nigdy nie miałem takich problemów. Co najciekawsze, liczby są znacznie mniejsze niż kiedyś w tym momencie rozgrywki. No 300 tysięcy to jest nic jak na ten moment rozgrywki. Zazwyczaj już bot miał tutaj przy niej około miliona. A grachę tak haczy, że to jest jakiś szok. Dobra, atakujemy teraz na szybko Bośnię. Wykorzystujemy to, że Milan i reszta przyjaciół jest trochę tutaj wkurzonych. Znaczy wymęczonych wojną. Ale wojna z Bośnią tak czy siak będzie raczej dość szybka. Spróbujemy tylko złapać parę prowincji, niekoniecznie wszystkie. Chcę zaraz potem wejść tutaj w Węgry, bo już widzę, że Austria też jest trochę wykończona tą wojną. Możliwe, że szybko uda nam się znowu zająć Wiedeń i wywhitepisować ich z tej wojny z Węgrami. Do tego ja już mogę mieć 100 tysięcy wojska, więc możliwe, że nawet zaraz wezmę jakąś pożyczkę i w sumie ją wezmę. I dobudujmy realnie po prostu armię. Jakby co, jeżeli trzymacie shift i rekrutujecie, to możecie chyba 5 tysięcy wojska zrekrutować, które wam się zbierze w jakiejś prowincji. Ja tu z kontrolem jest chyba 10, a ja chcę po prostu samą piechotę dorekrutować. No i wreszcie całą Bośnię zjadłem. Cholernie droga jest, by the way. No i spróbujmy, czy uda nam się jakoś tutaj szybko i sprawnie zaatakować Węgry, a zwłaszcza wyjąć z tej wojny jak najszybciej Austriaków i Burgundczyków. Wybaczcie, że nie pokazuję tych wojen, ale zobaczcie, jak to wszystko tutaj tnie w tym momencie. I jakikolwiek ruch kamerą to jest po prostu jeden wielki slideshow. Od Austriaków bierzemy, no tak jak widzicie, znowu pieniądze.
Jeszcze chyba nie brałem jakichś pieniędzy, plus War Reparation. Tak, dostałem czarną flagę, ale jedna armia zajmuje dobre miejsce, żeby już jej nie mieć. Burgundzkie wojsko jest gdzieś tutaj, u mnie, o, więc też lećmy jak najszybciej w nich, żeby tutaj zająć kilka fortów na raz, jak najszybciej ich whitepisować. Boże, ja myślałem, że tu mają 360 tysięcy armii. Jesteśmy już pod Berlinem. Coś tutaj wyszło chyba nie... O Boże, jak mnie tutaj już okupują. No dobra, trzeba, będziemy to starali się kończyć. Jak ta wojna Węgier wygląda? Do Palatynat, Anglia, Kuba, Hitting Colonies and Great Orda. No to długo to już nie potrwa. Co ta Burgundia tu zrobiła? Przepraszam za mój piskliwy głos, ale aż się zdziwiłem. Masakra totalna. No i okej, okay. Burgundczykom biorę tylko i wyłącznie War Reparation. Bo na nic więcej mi nie jest. Boże, jakie straty ja tu poniosłem podczas tej... Ej, nie mam czarnej flagi? To jest dziwne. Co tu? Ej, nie mówcie, że już się zakończy... Nie, no bez jajki. Jak się tak szybko ta wojna zakończyła? No nic, no to ja tak... mam problem? Ha! Ej, są uwięzione na terytorium Burgundii. Brandenburgii. Kolejna wojna z Węgrami. I w zasadzie... Możemy ją kończyć, bo tak, biorę War Reparation, żeby tutaj już nie przynosić sobie za dużo influenza. Biorę forty raz, dwa, a w sumie to dwa forty i prowincję w Bodny, która mi tam dalej misję będzie teraz tutaj uruchamiała. O, to co mi tutaj zostało. Ja sobie dostałem teraz klejmy? Nie ma, o, na Neapol dostałem klejmy, fajnie. To tak, Neapol to mój sojusznik, nieważne. No ale mamy trzy kraje, które mnie spłacają w tym momencie, więc chyba szybciej spłacę te moje pożyczki. Ile ich mam teraz? Nieźle, tylko 1000 golda mi wpadło pożyczek na ten moment. My się bierzemy za tłumienie buntów i za chwilę dalej stabilizujemy nasz kraj. Powiem wam, że nie wiem, czy ja jestem jakimś sadomasochistą czy coś, ale to jest jedna z najprzyjemniejszych, znaczy najbardziej ciężkich kampanii, jaką gram. I czuję bardzo dużą satysfakcję w momencie, kiedy coś mi się tutaj w niej udaje. Nie jest łatwo, przeciwnicy są wymagający, trzeba cały czas kombinować, bawić się sojuszami. Sojusznicy mnie bardzo często tutaj wystawiają w lewo, w prawo i w ogóle mają mnie gdzieś. Ha! O, masakra. Czy to jest... Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że niektóry raz zadłużałem Austrię tutaj w tej wojnie. I tylko jak tak patrzę, to tylko wyłącznie moi sojusznicy mają jakieś depty. No zobaczcie. 6600. Tutaj 497. O, Moskwa nie ma depta. Wow. A miała przed chwilą 3000. Czyżby bank nie poszedł? Nieważne. Ale tak spojrzę na tych sojuszników tutaj. O, Węgier. Nie, to jest... O, to Austrii z tego 1500, co ją zadłużyłem, ma 462 depta. Zostało jej. Wiecie co, przez chwilę nawet rozważałem walkę z flotą mameludzką. Dopóki tak nie zobaczyłem, że ma 31 heavy, 78 i force mid to w ogóle prawie 200. Skąd to mameluk ma? Exploration expansion. No dobra, to trochę widzę, że idzie w kolonizację mameluk. Niebywałe wręcz to jest. No ale trudno. No to te liczby trochę tu robią, nie? Jak ja widzę chodzące węgierskie wojska przy mojej granicy, to już chyba mam jakąś nerwicę. Naprawdę. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Kolejne idee, no to wziąłem quality ideas. Po prostu muszę mieć lepszą armię. I chyba dla porządku następnie wezmę ekonomiczne, zwykłe. Żeby mieć tutaj niższe koszty też dewowania i inwestowania naszych prowincji. Nie wiem, jak inaczej mam tutaj na razie rosnąć. Nie mam pomysłu. Żebym wreszcie się doczekał powstania Moskwy. A nie, czekajcie, nie doczekam się. No z kim Moskwa ma sojusz? No z kim? Z prowincją Riazań. Boże, Rosji, ale już jestem po prostu wykończony. Tak i brakuje jakiegoś jednego dobrego sojusznika wartościowego. Proszę państwa, historyczny moment. Pamiętacie moje zadłużenie 6000 golda? Właśnie nie spłaciłem. 50 lat później. Realnie to jeszcze z 20 lat nie będę toczył żadnych wojen sensownych. Chyba, że gdzieś jakaś okazja się nadarzy, ale jak tak patrzę, to nigdzie nic nie ma. To może construction development cost weźmy, bo teraz mnie czeka budowanie kraju. I zawsze te 10% się nam przyda. W misjach niestety, no nie ruszę nic tutaj, no. Ta Burgundia, która broni wszystkiego, to jest masakra. Embargo rozdanych, ale coś jakby jednemu krajowi za dużo rozdałem embargo. A, bo ja mam embargo na Austrię, ale Austria nie jest moim rywalem. Wiecie, to zmienimy na Austrię. No, i problem rozwiązany. A teraz może my się jednak polubimy.
Uwierzycie, że ja nie miałem pieniędzy, żeby tutaj na przykład w międzyczasie podnieść porty na drugi poziom? Cały czas nie miałem na to w ogóle pieniędzy. Tak samo na moje budynki produkcyjne nie miałem pieniędzy do tego momentu rozgrywki, żeby to zrobić. Wreszcie dopiero nadrobiłem technologię. 16, 16, 16, no nie. Ale no, zaczyna to przynosić wszystko nam już profity. Teraz zajmujemy się totalnie tylko i wyłącznie ekonomią przez 20 lat, a potem ruszamy na naszych przeciwników. O kurna, coś widzę, że... A nie, czekajcie, bo to Prusy nie powstały na szczęście, bo to jest katolik. I okej, jesteśmy pod koniec tego całego okresu, który mówiłem, że będę przeznaczał na budowę, rozbudowę, ale to już tyle razy wam pokazywałem, że najpierw budynki produkcyjne, potem tutaj manufaktury, tam handel w międzyczasie polepszałem, centra handlu na wyższe poziomy polepszałem, oczywiście olałem regusę, bo nie jest ona mi tak naprawdę zbytnio po nic. Otóż z tego co patrzę, mam 37% udziału w Wenecji, no to może jednak niekoniecznie po nic, muszę to jeszcze naprawić. Ulepszyłem trochę moją linię fortów tutaj w na północy Bizancjum, buduję też już ramparty i szykuję się do wojny z Węgrami, mamy Lukiem, a teraz mamy wojnę nie moją, hiszpańską, z Ajuranem, tak? Ajuranem oraz mamy wojnę z Akunul. I to już jest moja wojna, bo mamy tutaj okazję, co jest najśmieszniejsze, nawet nie mam generałów. Teraz tak się skopnąłem, bo wszyscy mi już poumierali w okresie tych 25 lat spokoju. Jeżeli idzie o naszą ekonomię na koniec odcinka, prawie 200 golda zarabiamy, a zarabialiśmy 90-25 lat temu. Więc jak widzicie, jak się człowiek skupi na ekonomii, to można stać się drugą potęgą gospodarczą w międzyczasie, co powinienem już dawno zrobić, no ale jakoś tak nie było czasu. Skończyliśmy też bardzo dobre idee, mamy bardzo dobrych doradców, na których mnie stać, chociaż staram się wykonywać te misje tutaj, żeby dostawać doradców za połowę ceny, co też bardzo, bardzo mi dużo tutaj ułatwia. Myślę, że tutaj akurat to zjem cały chyba Akunul, bo już mogę. No dobra, jeszcze nie cały, ale na pewno sporą część. Po krótkiej wojnie zabieram to całe terytorium, dekorujemy. Wreszcie coś nowego podbite. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!